Dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie. Chciałbym Państwa zaprosić do wieczornego treningu z moim zawodnikiem. On tutaj będzie w lidze samców do lat 2, tylko wykastrowanych. Chodź. Zawodnik prezentuje się całkiem dobrze. Ładnie odżywione futerko. Lubi zjeść. Wygląda nawet groźnie. Balans, Brian. Balans. Pracuj łapami tylnymi. Lewy, prawy, lewy, prawy. Bardzo dobrze. Lewy, prawy. Że pracuj tylnymi łapami. Balans. Po co masz ogon? Dobrze. Dobrze. Bardzo dobrze. Muka. Gardę trzymaj. Piłka mi zleciała. Trzymaj gardę. Trzymaj gardę, jak się uczyłem. Tu jest trening, tu jest Podkarpacie. Co ty myślisz? Dobrze. Przesuń trochę ciężar na prawą łapę. Atakuj, atakuj, dobrze. Co teraz? Zawodnik przekrojowy, dobrze odżywiony, puchaty, nieustępliwy, mało wymagający w sumie. Walka. No co teraz? Balans, pracuj łapami, dobrze. Ogonem machaj i prychaj. A gdzie ogon? Machaj ogonem w trakcie. To pomaga. Dobry kondycyjnie. Co teraz? Dobry kondycyjnie, zaczepny. Ładnie odżywiony. Tylko się rozprasza, łatwo trzeba popracować z psychologiem. Dobrze, balans, balans. Lewa, prawa, no, tarczujemy. No, Ryan, lewa, prawa. Dobrze. On się od razu do gardła rzuca. Liczę co najmniej na brązowy medal na mistrzostwach kastratów w wieku do lat 2. Walcz. Walcz. Dobrze. Dobrze, balans, balans, lewa, prawa. A gdzie tylne łapy? Gdzie tylne łapy? No co? Dobrze. Przewaga psychologiczna, wzbudź litość swoim przeciwnikom, może ci wybaczy. Dobrze. No dobrze. Balans, machaj ogonem. Ta młodzież. Walka psychologiczna, uwaga. Udaje, że nie widzi. O. Co teraz? Co teraz? Walcz. Walcz. Trenuj. Trenuj. Dobrze. Dobrze. Nie tylko walcz. Dobrze, machaj ogonem w prawo i w lewo. Bardzo dobrze. Dobra, będę udawał, że trupem jest ręka. Popasz się trochę. O. Zdyńki, zdyńki. Z lewej, z prawej. O, zawodnik się zmęczył. No i co teraz? Walka, Brian. Walka! Muszę jakiś sterydy kupić. Znowu agresywny jest. O. Co teraz? Zapas MMA! MMA, panowie!
co to za zawodnik. Jeszcze się do fanów tyłkiem odwraca. Wstyd. Szanowni Państwo, to koniec sparingu. Zawodnik musi trochę podjeść teraz. No. Pokaż, czego Cię nauczyłem. O! Tchórzu. Dobrze. Dobrze. I co teraz? Taką. Nie krzycz, nie bądź dziewczynką. No. Trenuję go na hejterów, szanowni Państwo. Trenuję go na hejterów. Będzie wysyłany z misją specjalną. Pokaż mi, co zrobisz ze Sławkiem. No. Ty, co zrobisz? No zobacz, Sławek podchodzi do Ciebie i mówi, o, jaki ładny kotek. Kurde, przestraszył się. Przestraszył się pasożyt. Pran. Chodź. No zobacz. Sławek podchodzi Cię głoska. Mówi, o, jaki ładny kotek, wiesz. No ja swoją Fabią na Słowację pojechałem raz w roku. A ten twój pan w ogóle nigdzie nie jeździ, bo nie ma matury. O. No, pokaż, co zrobisz ze Sławkiem. Pokaż. Pokaż. O. Dobrze. Dobrze. Dasz mu Słowację. Chciał Słowację. Nie miało ją. Szanowni Państwo, kończę, bo się bardziej zmęczyłem niż to zwierzę. Pozdrawiam serdecznie. Branek, pożegnaj się. Pożegnaj się. No. Bezczelny. Za moich czasów młodzież taka nie była. Pozdrawiam. Uśmiechnij się do fanów. Uśmiechnij się. No, pokaż się z jakiejś lepszej strony. No, no to pogłaskam go na... O, dobry kotek, dobry. Dobry. Rękawica strzępa. No już. Pozdrawiam serdecznie, cześć.